Cześć, witajcie. Prepers Mariusz. Dzisiaj krótki filmik w łazience. Nie chciałem, żeby pieski moje szczekały. Chciałem wam omówić tyle ezoteryczną rzecz, bo to jest rzecz elektroniczna, znana już od dawna. O, już od 100 lat. To jest lampa plazmowa jako zabawka. Ale nie tylko. Do czego może nam się przydać? Jakie ma właściwości? Oprócz tego, że jest ozdobą w pokoju, czy w jakimś biurze, czy po prostu leży i kurzy się na segmencie. Także słuchajcie. O. Taka lampka. Ona kosztuje w hurcie. Znaczy w hurcie, w sklepie jakieś 60 zł. Też w Biedronce widziałem za 40. Jest nieduża, gdzieś ma 15 cm kulę. Słuchajcie, ja ją włączę. Tak to wygląda. Na telefonie prezentuje się lepiej niż na żywo, ponieważ te piorunki są wszystkie ultrafioletowe. O, bardzo mnie smyra, dlatego że stoję na lekko wilgotnych kafelkach, bo ostatnio nam pralka wylała. No i słuchajcie, o, zimna neonówka się świeci, słuchajcie, bez dotyku. Samo możemy zrobić sobie ze świetlówką. O, świetlówka nam się zapala praktycznie bez kontaktu. Oczywiście jak zbliżymy tutaj zapałkę i będziemy trzymali blisko ręki, to nam się zapali. Zimny ogień zbliżony też do tej kuli nam się zapali. O, czuję już takie. I w powietrzu jest zapach ozonu, więc teraz będziemy mówić lampka lampką. Opiszę trochę, co tu zachodzą za właściwości. Otóż to jest kula hermetyczna. W środku jest generatorek elektroniczny. Bo to jest bardzo lekkie, to nawet nie ma żadnej miedzi, nie ma transformatora. I po prostu wytwarza to wysokie napięcie. A w tej kuli jest rozrzedzony gaz pod bardzo małym ciśnieniem, jakiś argon lub neon, takie, żeby te kolorki wychodziły, jak wychodzą. No i tu widzimy cewka Tesli, tak zwana jest dół. To zielone to jest ozdóbka, łącznik, kabelek do prądu, no i cała filozofia. Specyficzny dźwięk i zapach się wydziela w momencie dotykamy palec. Jak długo trzyma w jednym miejscu, no to śmierdzi, bo tą skórę nam się przypala. Słuchajcie, to nie jest taka niebezpieczna lampka. Ona dla osób chorych na serce jest szkodliwa. Osoby, które mają rozruszniki serca, absolutnie powinni się nią bawić. Tu jeszcze pokażę. O, stara dobra kwarcówka. Proszę bardzo, nie trzeba nawet dotykać. Dotniemy też jeszcze mocniejsze światło. O, praktycznie można nawet. Kiedyś mi się udało ją położyć na podłodze. A jeszcze taka lampa spektralna. W niebieskim widmie. No akurat mi się nie uda jej zapalić, bo ona potrzebuje wysokiego napięcia. A tutaj to napięcie tak naprawdę jest przez szkło. Działa jak kondensator. Ale słuchajcie, co ona jeszcze może nam pomóc w czymś? Muszę wstać. Bo ta podłoga jest mokra, nie chcę, żeby mnie zabiło. To są wysokie napięcia, ale to są prądy szybko zmienne, które ślizgają się po skórze, po naskórku i nie, że tak powiem, drażnią narządów wewnętrznych, także są wysokie napięcia o bardzo małym natężeniu, ale o dużych megahercach. Otóż dotykanie tych lampek, mizianie nią przez 3 minuty dziennie, szczególnie dla osób, które czują się dziwnie słabo. Robiliśmy jakieś tam prace na ogródku. Robiliśmy, mówię, ale dzisiaj fajny dzień. Tyle zrobiłem dobrego. Nie zmęczyłem się, dobrze się czuję i nagle gdzieś jakaś sytuacja. Gdzieś przechodzimy, gdzieś wchodzimy, z kimś rozmawiamy i nagle czujemy się tak, jakby zawrót głowy, słabo, człowiek jest blady, usta sinieją i człowiek jest taki, jakby nagle, w dziwny sposób, jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki, opadł z sił. Otóż jest coś takiego, większość może z was to doświadczyła. To może być spowodowane przez pewnego rodzaju urządzenia, w których przebywamy, bo naprawdę jesteśmy w siatce urządzeń Wi-Fi, 5G, LTE, mikrofale,
Siedlówki energooszczędne, jak ktoś jeszcze ma, to radzę już wymienić na LEDy. Albo na żarówki, normalne światło żarówkowe. Nie wiem, czy zauważyliście, tak samo idziemy do marketów. Światło jest bardzo istotną rzeczą. Na światło. Dlaczego? Czym jest światło? Światło to jest energia. Energia to jest życie. Energia jest równa materii i na odwrót. To, co my zjemy, nasza cywilizacja jest oparta na węglu. Ludzie są stworzeni. Zjadamy posiłki, które jest węgiel, wodór i tlen. To są główne składniki wszystkich białek, węglowodanów, cukrów prostych i tak dalej. I o to chodzi. To wszystko jest spalane, zamieniane energia. Energia jest światłem. Światło to jest energia, energia jest masą. Czyli tak naprawdę człowiek bez słońca, bez tej gwiazdy, jaką jest słońce, by faktycznie nie przeżył. I tu jest podobna sytuacja. Dotykając to, doładowujemy się. Otóż nasz organizm, powiem teraz coś, o czym nie uczono w szkołach. Trzeba się zagłębić i to są odkrycia już też bardzo, praktycznie z poprzedniej dekady, ale tylko odkrycia urządzeń obecnych. Potrafią to namacalnie stwierdzić, ale nadal nie jest ta wiedza używana, że tak powiem, no w szkołach, bo o tym się nie mówi, o, że tak powiem. Po prostu nasze ciało, takie zbudowanie jesteśmy, składa się z trzech rzeczy. To są moje przemyślenia, przemyślenia też wielu ludzi, także jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, jest tak, ciało fizyczne, ciało astralne, czyli takie duchowe, nazwijmy to dusza, i matryca informacyjna, to jest to. To jest to temat, nie chcę przeciągać. Po prostu najprawdopodobniej każda matryca każdego człowieka, każdej żywej istoty i każdego przedmiotu żywego, że tak powiem, jest zapisana w tak zwanej księdze Akaszy, w kronikach, w jakimś super, hiper komputerze, którego my nie znamy, nie widzimy. To, co my zrobimy, to co zrobiliśmy, jest wszystko zapisywane. Wszystkie emocje, wszystkie rzeczy dobre, złe i tak dalej. Może to się łączy z religią, może się nie łączy. Nie chcę wchodzić w tematy religijne, bo religia jest indywidualna. Natomiast jeżeli brakuje tego doładowania energetycznego organizmowi, objawia się to właśnie zmęczeniem. I to nie jest tak, że musimy coś zjeść. Jedzenie jest potrzebne. Ale nasze ciało energetyczne, czy ta dusza, nazwijmy, albo ten astral, czy tam, potrzebuje napięcia pewnego elektrycznego. Nasze komórki też w miliwoltach potrzebują, są zasilane elektrycznie. Wszystko, nasze myśli w głowie, to są synapsy, są dendrydy, są różne cząstki, tak powiem, mózgu, które są zasilane nie tylko cukrami, energią, którą my zjemy, ale również energią z zewnątrz. Dlatego promieniowanie może nam szkodzić, może nam pomagać, jak zarówno jak i radarowe, mikrofalowe i inne. Ta lampa dla osób słabych, zmęczonych może nam pomóc. Dotykamy rękami dwoma, odpoczywamy, wyciszamy się, należy wyłączyć odbiorniki radiowe, telewizyjne, lepiej komórkę wyłączyć, Wi-Fi, wszystkie dziadostwo, po prostu się uspokoić, wyciszyć, tą lampkę włączyć i spędzić 3-5 minut dziennie. Nie dość, że czujemy takie dziwne ciepło w rękach, zapach ozon, ponieważ każde wyładowanie elektryczne, au, a widzicie, mam lekko wilgotne ręce, powoduje tworzenie się jonów w powietrzu. Są jony dodatnie i ujemne, dokładnie powiem, jakie w tej chwili są, ale są naładowane powietrze, tak zwane generatory euforii, są też urządzenia, które jonizują powietrze. Możemy się czuć lepiej albo gorzej, zależy, czy będą dodatnie czy ujemne. Ta lampa powoduje pozytywne doładowanie i czujemy się naprawdę dobrze. Warto sobie tak czasem zrobić taki, słuchajcie, może tyle masaż, co kurację. A, jeszcze jedna rzecz, ale to będzie oddzielny temat. Powiem trochę o wampirach energetycznych. Chociaż jest pewien kanał, który to omawia, ale w praktyce wam powiem, o co chodzi, co to jest. Jakie to są osoby, jak mogą nam zaszkodzić. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Zakupcie sobie lampkę. Naprawdę poczujecie się lepiej.
fizycznie, duchowo i mentalnie. Cześć, pozdrawiam, do następnego. I nie jest to żadne szarlataństwo, żadna science fiction, tylko to jest nauka. Nauka, która kiedyś za może parę lat, kilkadziesiąt, będzie już w podręcznikach szkolnych. Cześć, pozdrawiam, hej.